I od czego tu zacząć, panowie? Skoro dzisiaj mamy zamknięcie znowu na niskich poziomach indeksów w Europie, strach znowu się na rynkach pojawił, ale może to jest dobry moment, żeby powiedzieć nie, hossa dalej będzie trwała. Zaczynając może od największej perły rynków kapitałowych, czyli rynku amerykańskiego, no bo wiadomo, że jeżeli tam pojawi się większa fala wyprzedaży, to trudno, żebyśmy my z tą łódeczką się gdzieś utrzymali. Panowie, co myślicie o amerykańskim rynku, o tej wyprzedaży, która się pojawi i o tej niepewności? Trader 21, zacznijmy. Czy mnie słychać? Tak. Słychać. Znaczy ja osobiście cieszę się z tego, co się dzieje, bo w tym momencie mamy powrót do normalności, dlatego że przez ostatnie kilka lat mieliśmy niesamowity rozjazd danych gospodarczych i pompowanie rynku, w szczególności amerykańskiego, dodrukiem, zerowymi stopami procentowymi i bezpośrednimi zakupami banków centralnych, czy to szwajcarski bank centralny, czy to pośrednio poprzez Bank Japonii. Natomiast od kilku miesięcy spływają do nas bardzo, bardzo złe dane gospodarcze z całego świata, z Europy, z Japonii, z Chin, ze Stanów Zjednoczonych także, które doprowadziły do bardzo gwałtownych spadków pod koniec zeszłego roku. Między połową października, 24 grudnia S&P walnął o 20%, Russell, czyli małe spółki, bądź spółki technologiczne, Nasdaq sporo więcej. I później było ratowanie tego. Wszyscy członkowie Fedu, którzy wcześniej optowali za normalizacją polityki, czyli podnoszeniem stóp procentowych, aż osiągniemy chociażby taki poziom jak inflacja CPI, który, jak wszyscy wiemy, łącznie z członkami Fedu i tak jest dużo niższa niż rzeczywista, zmienili zdanie. Zdali sobie sprawę, że utrzymując taką politykę, jak prowadzą do tej pory, czyli od 2 lat, czyli podnoszenie stóp procentowych, redukcja bilansu, doprowadzą do potężnego załamania na rynkach finansowych. Dlatego w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że jednak do 2019 roku najprawdopodobniej nie będzie ruchu na stopach procentowych. Znaczy, nie będzie żadnej już więcej podwyżki stóp procentowych. Czyli dobry sygnał dla inwestorów. Dla rozsądnych tak, bo moim zdaniem teraz dojdzie do jakiejś zapaści. Czy ona będzie wyhamowana po jakimś, powiedzmy, nie wiem, 15-procentowym spadku, czy nie, to zobaczymy. Natomiast ja nie mam złudzeń co do tego, że Fed obniży stopy procentowe co najmniej do zera. Być może zostaną wprowadzone negatywne stopy procentowe, żeby ratować rynki finansowe, że zostanie uruchomiony ponownie dodruk i jakaś forma banu na gotówkę. Tylko żeby posunąć się do tak gwałtownych, drastycznych, powiedziałbym, działań, jak nawet członkowie Fedu określają, tym razem zrobimy coś, do czego wcześniej nie mieliśmy w ogóle odwagi wspomnieć, potrzebny jest konkretny spadek, konkretny spadek sentymentu, nastraszenie ludzi, żeby Fed mógł ostatecznie, podobnie jak pozostałe banki centralne, zrobić to, co Bank Japonii robi od wielu lat. A tego spadku na razie jeszcze nie ma w Stanach Zjednoczonych. 20% to nie jest wystarczający spadek. Ostatnio po zmianie polityki Fedu mamy znowu wzrost optymizmu ulicy do podobnych poziomów jak w październiku. Także jak dla mnie to jest okazja do shortowania, a nie do wracania na rynek. Bardzo proszę, panowie, co przed nami, co na Wall Street? No to, że jesteśmy po dekadzie wzrostów, to wiadomo. Troszkę ostatnio się nerwowo zrobiło, tak jak trader wspomniał, w dół, potem w górę. Potrzebujemy jakiegoś silniejszego impulsu, czy po prostu będzie trwało kupować, nie bać się i trzymać? Bartek? To ja. Dobry wieczór. Ja myślę, że inwestorzy przede wszystkim mają stosunkowo krótką pamięć i dzisiaj możemy faktycznie mówić, że sesja była zła, więc raczej mamy złe nastroje, a w środę była fantastyczna i w środę bujaliśmy w obłokach. Natomiast inwestorzy mają też krótką pamięć co do warunków, w którym przychodzi im funkcjonować na rynku. No i musimy pamiętać, że ostatni raz, kiedy Fed, podobnie jak teraz, prowadził łagodną politykę, czy zrobił taki łagodny zwrot, to był rok 2016-17 i inwestorzy pamiętają tak jako fantastyczny okres dla rynków emerging markets, dla rynków ryzykownych aktywów, dla rynków akcji, bo wtedy mieliśmy silny i przyspieszający, dosyć dobrze zharmonizowany globalny wzrost gospodarczy i łagodną politykę, bo mieliśmy niską inflację. I teraz inwestorzy przez pewien moment mogli sobie pomyśleć, ok, wszystkie banki od Europejskiego Banku Centralnego poprzez Kanadę, Australię, Nową Zelandię, na Fedzie oczywiście najważniejszym kończąc, wykonują podobny zwrot, czyli powracają do tej łagodniejszej polityki. No i inwestorzy pamiętają, że wtedy indeksy rosły, tylko zapominają o tym, że wtedy indeksy rosły, dlatego że mieliśmy bardzo tani pieniądz,
brak inflacji i dobry i przyspieszający wzrost gospodarczy, a teraz inflacja no, też nie jest jakaś wysoka i tutaj nie, profil inflacji nie jest zagrażający. Natomiast tym odmiennym elementem układanki jest to, że mamy globalnie hamującą gospodarkę i ta gospodarkę co do kondycji której no, można mieć poważne wątpliwości. A mówisz o światowej czy amerykańskiej, europejskiej, bo europejska największa tutaj budzi wątpliwości. Tak, no, europejska bezsprzecznie budzi największe wątpliwości, jeżeli możemy powiedzieć, że nie budzi wątpliwości na przykład chińska statystyka, prawda? Ale myślę, że mało jest osób, które by podpisało się pod taką tezą na tej sali. No, w każdym razie ostrzegałbym przed tym, żeby pamiętać tylko o tym, że łagodna polityka to hossa, to mocny złoty, słaby dolar, mocne waluty emerging markets, no bo to uwarunkowanie kluczowe, czyli kondycja gospodarki jest no w tej chwili o 180 stopni w drugą stronę. Przemku. No właśnie, zacząłeś, dobrze, że nie ja zacząłem odpowiadać, bo byłoby mi trochę dziwnie, dlatego że powiedziałeś, że mamy złe nastroje i spadki i tak naprawdę myślę sobie, kurczę, jakie spadki. Od początku roku w zasadzie, szczególnie Ameryka, prawie odrobiła całe straty z czwartego kwartału. Co do meritum, no ja w zasadzie dużo dzisiaj o tym mówiłem na moim wykładzie, oczywiście nie wszyscy z Państwa byli, więc mówiąc krótko, rynki, tak jak powiedział Czarek, bardzo mocno wzrosły głównie na tym Fed put, czyli na tej nadziei, że okej, Fed się wycofał, wywiesił białą flagę, no to teraz już wszystko będzie dobrze. Ja dzisiaj w trakcie wykładu pokazywałem takich trochę miar, których używam do wyceny fair value dla rynku akcji i one pokazują, że jeśli chodzi o Stany, no powinniśmy być od 20 do 35% niżej. Tak? I teraz pytanie zawsze o perspektywę, którą mamy. Jeśli mamy taką perspektywę dłuższą, gdzie chcemy wchodzić w akcje wtedy, kiedy one są tanie, no to oczywiście chcemy kupować akcje wtedy, kiedy są poniżej tego, co uważamy za wartość godziwą. No bo rynki... To teraz w Stanach są akcje drogie czy tanie? Tak? Teraz są oczywiście drogie, tak? Są dużo powyżej tej wartości godziwej. No to chyba nie jest wielkim zaskoczeniem. No i czekamy, co będzie dalej, tak? Jakby rynki kupiły te nadzieje. Natomiast może się okazać, że w drugiej połowie roku, czy w ogóle drugim kwartale, gospodarka będzie jednak na tyle konsekwentnie rozczarowywać, że to nie wystarczy. Tak? Ja generalnie spodziewam się od strony makroekonomicznej tego, że to będzie rok trudny, bo nie ma na razie luzowania pieniężnego. Wręcz raczej patrząc globalnie, cały czas jeszcze przez kilka miesięcy będziemy mieć przynajmniej zacieśnianie, które będzie jednak tą gospodarkę trochę wyhamowywać, a jakby ewidentnie coś się zacięło, tak? Patrząc na przemysł, patrząc na światowy handel, no myślę, że ta skala pogorszenia w tych obszarach jest dużo gorsza i inwestorzy jeszcze przez ostatnich kilka miesięcy mogli się troszeczkę łudzić, że no dobrze, ale w Stanach jest świetnie. Z tym, że w Stanach mieliśmy w zeszłym roku cięcia podatkowe i to pobudziło tamtą gospodarkę bardzo mocno i ten efekt będzie w tym roku znikał. To tak trochę jak ktoś wypije mocną kawę i przez pewien czas jest taki nabuzowany, ale później przychodzi ten moment, gdzie to wszystko osiada, tak, albo nie mamy jeszcze energii. Ciastko zje i podbije cukier, albo ciastko, tak, sugar high, w języku angielskim właśnie często się te cięcia podatkowe tak określa. I w tym roku to zejście z tego cukru będzie, więc to może być dla rynków rozczarowaniem. Ja uważam, że tak z punktu widzenia inwestora, który patrzy właśnie portfelowo na to i mówi, kiedy akcje, kiedy obligacje, kiedy nie wiem, surowce, więcej, mniej, to jest ten okres, kiedy po prostu trzeba wyczekać to, kiedy, na ile rynek odpowie, tak, i jakby najgorszą moim zdaniem rzeczą, którą można zrobić dzisiaj, czyli po prawie 3 miesiącach tego no, takiego euforycznego odbicia, od paniki do euforii, jest taki panic buy, czyli mówiąc, nie no, wszystko idzie w górę, to może ja nie mam racji, jednak może oni wszyscy mają rację, to ja kupuję, tak? To jest chyba najgorsze, co można dzisiaj zrobić. Kamil, czy tej pary wystarczy, jeżeli mamy zapewnienie ze strony Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, nie będzie podwyżek stóp procentowych do końca tego roku? Kurczę, ja teraz się trochę zastanawiam, co powiedzieć, bo tak naprawdę widzę, że nastroje są dość minorowe wśród kolegów, a tak patrząc na taką ankietę dość ciekawą, Bank of America bada swoich klientów, robi takie survey, które jest bardzo cenione na rynku, tam odpowiadają zarządzający w tych ankietach i w tym tygodniu była nowa edycja, oni to co miesiąc odświeżają. Tam jeżeli się popatrzy na taką kategorię most crowded trade, czyli trade, który w portfelach ma najwięcej z tych zarządzających, to mnie to zdziwiło bardzo. To był short na rynki giełdowe europejskie.
Więc no, pierwszy element, który raczej wskazuje, że te nastroje aż tak świetne nie są. Skoro w ogóle short dominuje przez wiele kwartałów wcześniej tą pozycją, którą mieli wszyscy w portfelu i to widzieliśmy, była pozycja długa na te spółki FANG i faktycznie to rosło w kosmos w ostatnich latach. Więc to jest jeden element. A druga rzecz, która też była ciekawa w tym badaniu, to to, że inwestorzy generalnie trzymają cash i wcale nie mają zbyt wielu pozycji w akcjach amerykańskich, raczej cieli te pozycje, korzystali z tych wysokich cen i to ogólnie nie jest środowisko, które zapowiada nam jakiś krach i większą korektę. Więc dla mnie to jest jeden z argumentów, że oczywiście jesteśmy teraz już w innym reżimie obecnie i ta zmienność jest większa. Nie będzie tak, że rośniemy sobie stabilnie, właśnie ten VIX cały czas tam gdzieś spada. Tylko teraz trzeba być gotowym na to, że korekty będą gwałtowne, mogą sięgać 10%, ale dalej nie widzę na horyzoncie takiego bardzo dużego zagrożenia. No i też pamiętajmy, co spowodowało spadek optymizmu, kwestia handlu. I to jest duża niewiadoma. Natomiast i do tego jeszcze przejdziemy. To nie jest niewiadoma, która się musi wyjaśnić negatywnie, tak? Może się okazać, że do tej umowy dojdzie. Do relacji amerykańsko-chińskich wrócimy. Więc duża niepewność. Ja, ale... Więc ja jakbym miał patrzeć na rynek akcyjny, to raczej widziałbym go tu, gdzie jest obecnie, a nie zdecydowanie niżej na koniec roku. Czyli jest niepewność, ale po czym poznać dobrego marynarza? Oczywiście zawsze po tym, jak sobie radzi po wzburzonym oceanie, a nie gdzieś tam w zatoczce, w Marinie, czy w Sopocie, czy Porto Cervo na Sardynii. Marek Rogalski, Marku, jakie jest twoje nastawienie generalnie do rynków? Czy widzisz potencjał dla dolara? Co zrobią Amerykanie? Jak to czujesz? Jeszcze może wrócę na chwilkę do wątku akcyjnego, mimo że nie robię na co dzień oczywiście akcji, jak może koledzy robią. Natomiast mi się przypomina zawsze taki pewien schemat, który, aż powiem tak, rynek akcji i samodzielni, trochę tam też zawodowo obserwuję od 25 lat, także już jest ćwierć wieku. 94 rok kupiłem pierwsze akcje, jak pisałem maturę. Na szczęście kupili mi w dołku, czyli po tym krachu, który był w 94 i tam był ten dołek w lipcu i pamiętam, że wszedłem na rynek. I mi się przypomina zawsze taki schemat, który już widziałem kilka razy, że każda zmiana trendu, która się pojawia, jej towarzyszy takie myślenie, a spowolnienie będzie płytkie. Większość, jak to się mówi, tej strony rynkowej, medialnej wmawia nam, że okazja do kupna, bo jest tani, tak? Bo trend się będzie utrzymywał. Nawet takie myślenie kupowania dołków widać dobrze w USA, tak? Te indeksy się topnęły w grudniu, odbudowały się ładnie do góry w ostatnich 3 miesiącach. Natomiast warto postawić pytanie właśnie o to, czy spowolnienie rzeczywiście będzie płytkie, tak? Czy też nie będzie płytkie. A jeżeli ono przerodzi się w dłuższy, niepokojący trend, to pytanie, czy będzie wystarczająco dużo tak zwanych, powiedział, panów strażaków, tak, którzy wpadną i zgaszą pożar. W poprzednim całym kryzysie tym strażakiem był bank centralny. Tak? Wpierw Fed, później pozostali, te wszystkie programy QE, które poszły na rynek i tak dalej. Udało się to wyciszyć. Natomiast teraz, zobaczmy, jaka sytuacja była w grudniu. Spadki, które były w grudniu, zaskoczyły wszystkich. Tak? Po pierwsze, w grudniu z reguły nie spada. Tak? No bo są święta, wyciąganie indeksów, tak, koniec roku. Będziemy stroić okienka i tak dalej. Okazało się, że jest boom. Tak? To boom, moim zdaniem, nastąpiło w sytuacji takiej, że rynek się trochę przestraszył tego, co zobaczył w temacie wojen handlowych, tego, co zobaczył w danych i tego, co zaczął widzieć w komunikacji, która szła z Fedu. To się udało wyciszyć, natomiast teraz, na przykład dzisiaj rano już poznaliśmy dane z Niemiec, te indeksy PMI są straszne, tak? To nie jest coś, co wytłumaczymy, nie wiem, czymś, jakimś błędem, tak? Mamy po prostu tąpnięcie. Większość na rynku ludzi liczyła na to, że strefa euro już zapała dołek i zacznie z tego dołka wychodzić. Nagle jest łup. Oczywiście tam jest tłumaczenie, że to łup jest wynikiem dalszych niepewności wokół Chin, że to Brexit. Natomiast okej, zawsze czymś tłumaczymy. Tak? Natomiast fakt faktem jest taki, że jest źle i to się przedłuża. No i teraz powstaje pytanie, skoro się przedłuża, to czy będzie ktoś inny, kto uratuje sytuację? Tak? No bo skoro banki centralne... No ale widzisz kogoś takiego, kto teraz pompuje znowu, uruchomi znowu kolejne programy? No właśnie pytanie, wyciągnie skąd wziąć kolejne QE, tak?
Okej, nie jestem ekonomistą, nie jestem profesorem, tak żeby to wymyślić generalnie. Tak na zdrowy rozsądek w pewnym momencie zawsze następuje takie zwątpienie. O kurczę, a może nie ma tego strażaka, tak? I boję się tego, że najbliższe parę tygodni to będzie to zwątpienie, tak? Że jeżeli na przykład nie zobaczymy czegoś, co nas jakby zrównoważy, tak? Czy na przykład czegoś w temacie Brexitu, czy czegoś w temacie umowy chińskiej, że tego nie będzie w kwietniu, a to może być trochę nieciekawie. Tylko że zawsze podgrywa się pod pozytywne wydarzenie, które może się wydarzyć w momencie, jak jest źle, tak? A jest źle teraz, patrząc chociażby na PMI. Z reguły tak, tylko że jesteśmy wysoko, tak powiedział Przemek. Jesteśmy po wzrostach ostatnich 3 miesięcy. Czyli żeby wzrosty się wydłużyły, czyli żeby S&P 500 szedł do góry, no to potrzeba paliwa, tak? Pytanie, czy tym paliwem no będzie co, tak? Nie Panowie, widzicie jakieś paliwo na horyzoncie, które może podciągnąć, czy tak naprawdę wstrzymywać się, troszkę skeszować, bo jest źle, a może być jeszcze gorzej? Nie, ja nie widzę. Ja na przykład nie mogę się z kolegą w środku zgodzić z tym, że jest gotówka na rynku, dlatego że ja wielokrotnie sprawdzałem kilka różnych czynników sprawdzających, jaki jest poziom gotówki w stosunku do środków zainwestowanych. I tej gotówki, patrząc historycznie, jest bardzo mała. To gotówka, która jest z boku, może podciągnąć co najwyżej rynek. Możemy ten rynek podciągnąć też, powiedzmy, dodatkowym kredytem, margin debt, czyli kredytem zaciągniętym na zakup akcji, który jest dużo wyżej niż był w ujęciu procentowym do PKB. No to już dolar nam się w dłuższym terminie dewaluuje, wszystkie waluty. Jest na dużo wyższym poziomie niż w 2000 roku, na szczycie w marcu, w 2007. Plus, tak jak powiedziałem, członkowie Fedu mówią jasno, chcemy w razie poważnego kryzysu zastosować pewne narzędzia polityki monetarnej, te, o których powiedziałem wcześniej, ale my nie mamy na to akceptacji społeczeństwa. Żeby taka akceptacja społeczeństwa była, żeby takie zmiany przeszły, to ludzi trzeba najpierw porządnie wystraszyć. Nie wiem, że Fed jest oddzielnym ciałem, tylko Donaldowi Trumpowi też będzie zależało na tym, żeby dowieść przynajmniej te poziomy, które mamy teraz na Dow Jonesie, S&P i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja odpowiem, bo ja nie do końca widzę problem z akceptacją społeczną. No w Stanach Zjednoczonych jest Donald Trump, który wygrał wybory i wydaje się, że on to by chciał, żeby Fed w ogóle ustawiał sobie cel nie inflacyjny, tylko w postaci poziomu S&P, tak, stopy zwrotu z S&P, więc Donald Trump namawiał do prowadzenia łagodnej polityki. Fed, jak widać, dał się namówić i jeżeli zajdzie potrzeba, to ja uważam, że nie ma żadnych powodów, dla których Fed miałby nie wdrożyć z marszu QE, znaczy, albo obniżać stóp. Pytanie, jak silny jest prezydent Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli zobaczyliśmy demokraci cenę też by to 20-30% przed wyborami w 2020 roku, no to trudno widzieć tutaj reelekcję, tak, ze strony kandydata republikanów. No tylko, że ci demokratyczni kandydaci też raczej byliby zwolennikami bardziej gołębiej polityki, więc no nie wiem, kto by miał się sprzeciwiać po prostu temu. Znaczy, Fed już wywiesił białą flagę, więc tak, jakby tak. Tutaj, znaczy tu Fed już więcej nie dorzuci rynkom w najbliższym czasie. On już zrobił to, co miał zrobić. Jakąś zmianą, która to jest konkretna w związku z tym, jest to, że w czwartym kwartale tego roku znów zacznie netto napływać gotówka na rynek, bo przypomnę, Bank Japonii cały czas drukuje, BC przestał nic czegokolwiek robić i moim zdaniem do czwartego kwartału też nic nie zrobi, bo jest mu głupio. Będzie mu głupio powiedzieć, no nie, no znów musimy uruchomić drukarkę, już jak rozmawiam tak kolokwialnie. Więc, ale jednak do czwartego kwartału z rynku będziemy mieć ściągane pieniądze. Mimo wszystko, mimo tej zmiany retoryki, mimo spadku rentowności. I teraz tak, to co powiedział Marek, ja się z tym zgadzam, bo rynek sobie wycenił niższą stopę dyskonta, dzięki czemu wyceny poszły do góry. Tak powiedział, okej, to co powiedziałem wcześniej, w Stanach jest jeszcze nieźle, no to może te zyski będą rosły, stopy procentowe spadły, czyli koszty alternatywne spadły, stopa dyskonta spadła, no więc jedziemy w górę, tak? To jeszcze mieliśmy wczorajszą sesję, taką, która przyniosła łup, taki panic buy, 50 punktów do góry na S&P 500. Ale teraz, dzisiaj mamy te dane, ze Stanów też spadły, aczkolwiek ze Stanów ten spadki będą bardziej moim zdaniem stopniowe, jeśli chodzi o PMI i w ogóle makroekonomiczne, ze względów tego, że jakby ten sugar high, o którym mówiliśmy wcześniej, będzie wygasał stopniowo. Ale dzisiaj mamy fatalne dane z Europy i teraz rynek zacznie się zastanawiać, no ale dlaczego tam jest coraz gorzej? Ja słyszałem liczne wytłumaczenia, między innymi, zresztą dzisiaj trochę o nich mówię, między innymi takie, że mieliśmy zaostrzenie norm emisyjnych w Europie i w związku z tym producenci samochodów musieli wstrzymać produkcję pod koniec roku. Ale gdyby tak było, no to powinni ruszyć pełną parą już w tym roku. Tak? No i marzec, no to już
trzeci miesiąc, no wypadałoby rozkręcić te fabryki, a jakoś to się nie dzieje. Druga sprawa, słyszałem wytłumaczenie, że spada poziom wody na Renie. Proszę się nie śmiać, to są faktyczne wytłumaczenia, tak, które no, różne takie wytłumaczenia płyną, no dlaczego to jest gorzej, ale będzie lepiej, a tymczasem nie jest lepiej. I teraz moim zdaniem kolejne 2-3 miesiące będą taką kartą prawdy. Bo jeśli faktycznie gospodarka odbije i się okaże, że dużo było wytłumaczone tymi przejściowymi czynnikami, no to rynek będzie się mielił góra-dół. Ale jeśli nie będzie lepiej, będzie coraz gorzej, no to nagle wszyscy zaczną powątpiewać i mówią, no kurczę, no może w końcu faktycznie nie jest, jest z tym razem coś, czego do końca nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, po prostu ten cykl się skończył. A czy te niemieckie tryby, które już teraz się zacinają i to wyraźnie na poziomach recesyjnych, odczytując chociażby dzisiejsze PMI-e, to my też się zatniemy, w sensie polska gospodarka, bo taka narracja też niektórych jest z analityków, że to co Niemcy, to Niemcy dużo grożono, zobaczcie, od razu się przełoży to na polską gospodarkę, a my cały czas jeszcze się rozwijamy, nie w tempie 5%. Ale jakby, jeśli mogę od razu skończyć, bo też dzisiaj miałem sporo pytań od państwa, gdzieś tam na korytarzu rozmawialiśmy. Trzeba pamiętać, że przemysł, mimo że on nie ma dużego udziału w PKB, on jest takim pulsem gospodarki. On dyktuje kierunek. I teraz od tego, co powiedziałem, będzie dużo zależało, czy te problemy się rozleją na gospodarkę, czy nie. Bo na razie... I twoim zdaniem? Moim zdaniem zobaczymy. Znaczy, moim zdaniem zagrożenie jest większe niż było przez ostatnich naprawdę wiele lat. I nawet jeśli się te problemy rozleją, to PKB w tym roku wzrośnie w Polsce w okolicach 4%. Bo konsument jest na tyle pewny siebie, że on będzie jeszcze wydawał. On nie widzi tego. Pan Kowalski na ulicy nie widzi, że fabryka ma kłopoty. On zobaczy dopiero, jak go zwolnią z pracy. A to może się wydarzyć za rok. Da? Więc nie mylmy tutaj czegoś, co się dzieje w tych wyprzedzających wskaźnikach i już gdzieś to rozlewa się powoli, od tego agregatu, którym jest PKB, który często z jakimś opóźnieniem, tak jak było 2009, tak naprawdę dół recesji w PKB mieliśmy 2009. Kryzys zaczął się w 2007. Tak? To są rzeczy, które trzeba rozróżnić. Wzrost PKB w tym roku będzie w Polsce wysoki, bo mamy jeszcze, no, nazwijmy to delikatnie, transfer od rządu, który podbije wydatki i sprawi, że ten wzrost PKB będzie nie 3,2, czy 3, czy 4, jak sądzili ekonomiści w zeszłym roku, tylko około 4%, ale to wcale nie oznacza, że problemy przemysłu nas nie dotkną. Zresztą jeden z raportów polskich banków mówił o tym, że gdyby nie konsumpcja i właśnie ten social boost, że tak się wyrażę, to byłoby około 3,5, a nie 4,9, jak to zobaczyliśmy w odczycie. To przeleje się to na nas? Mamy się czego obawiać tutaj w Polsce? Czy... Ja myślę, że Przemek jeszcze wspomniał o czymś piekielnie ważnym. Mm-hmm. Najgorsze dane mieliśmy w 2009 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, który to był może miesiąc. Pierwszy kwartał ogólnie. No to perfekcyjnie. Przecież dno bessy mieliśmy dokładnie wtedy, kiedy z gospodarki realnej napływały najgorsze rzeczy. Najgorsze informacje. Marzec 2009, tak, wtedy mieliśmy na S&P 500 dokładnie 666 punktów. Nie? Dokładnie. I to był Wojciech Białek na antenie TVN-u mówi tak, zobaczcie proszę Państwa, teraz dziś zajrzeliśmy diabłu w oczy, tak? I to był dokładnie ten moment, kiedy należało kupić. No. Tak, czyli w momencie, kiedy mamy najgorsze dane z gospodarki, też czas do kupowania. W momencie, kiedy większość już się wysypała z akcji. Cieszę się, że mega, że Przemek podjął właśnie ten temat. Dlatego, że to, co się dzieje na rynkach finansowych, wyprzedza o kilka do kilkunastu miesięcy to, co się dzieje w realnej gospodarce. Rozmawiamy tu o rynkach finansowych. Jest jeszcze jeden czynnik, który jest piekielnie ważny na kolejne miesiące, mianowicie ilość buybacków, która też ratowała rynki, czyli skupu akcji własnych, zostanie drastycznie ograniczona. Nie pamiętam dokładnie, czy do czerwca, czy do lipca. Na swojej stronie internetowej też podawałeś to bardzo ładny wykres tak. A propos buybacków i tego, co może być, co... Może się wydarzyć właśnie, zwłaszcza na tej największej giełdzie. Panowie? Tak jeszcze może wtrącę odnośnie wątku związanego z Niemcami i tak dalej. Jak tu jechałem do Państwa na debatę, pojawił się informacja, że Donald Trump nie zrezygnuje z nałożenia ceł na niemieckie auta. Ktoś powiedział dzisiaj. On uważa, że to jest narzędzie do negocjacji. Tak? Zobaczmy, że obecnie o tym się może mniej mówi, bo się mówi o USA, Chiny, ale negocjuje się cały czas umowa handlowa Unia Europejska-USA, gdzie Amerykanie twierdzą, że to wszystko się zatrzymało i nic się nie posuwa. Z tego powodu, że na przykład rolnictwo w Europie ma być dalej zamknięte na rynek amerykański. Tak? To jest ten główny tutaj powód też jakichś tamtych, nazwijmy torsji. Natomiast Dlaczego zmierzam, że generalnie wątek związany z tymi wzajemnymi relacjami handlowymi, on gdzieś tam się cały czas rozwija i on się nie zakończył, tak? Nie mamy końca negocjacji USA-Chiny.
Nie wiemy, czy będzie umowa w czerwcu, czy może będzie później. Tu mamy ale on stawia, że będzie umowa, czy też nie, bo Trump znowu zaprosił się mówili, do tak? Mar-a-Lago, może postawi jakiegoś dobrego drinka, nie bezalkoholowego z, i... Z tego, co tak się czyta i z tego, co ja mogę sobie wydukować, problem się rozbija generalnie o to, że obie strony sobie do końca nie ufają. Amerykanie nie ufają Chińczykom do końca, żeby wypełniali to, co zapisano w umowie. Więc Amerykanie chcą od Chińczyków zapisu, że my was będziemy kontrolować i jeżeli wy zrobicie coś nie tak, to wracamy od razu do wyższych ceł. Chińczycy twierdzą, no tak nie można, bo jak to możliwe, żebyśmy byli kontrolowani i tak dalej. Więc jakby wizerunkowo obie strony się nie dogadują, tak? Mimo że obie strony pewnie wiedzą, że trzeba się dogadać, bo nie ma wyjścia, bo im to szkodzi i USA i Chinom. Natomiast to jest ten wątek, który się boi, że on się będzie wydłużał, tak? Że gdzieś tam po drodze zawsze jakieś ale, że może w czerwcu, a może nie w czerwcu, może w lipcu. I im dłużej to wydłużanie tego wątku, tym gorzej, tak? Bo nie ma pewności, co stanie się później. Bartek? No właśnie, to czy przychodzi czas na pewne sprawdzenie i inwestorzy muszą faktycznie uzbroić się pewnie w kilka miesięcy cierpliwości, bo tak, negocjacje handlowe pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi idą aż tak dobrze, że szczyt, na którym miało być zatwierdzone nowe porozumienie, został przesunięty o co najmniej 3 miesiące, a przecież to już drugie przesunięcie. To mi się kojarzy to z takim studentem, który aż tak dobrze chce się nauczyć na egzamin, że zdaje w trzecim terminie albo nawet rok później. Z drugiej strony no Brexit też jest cały czas jeszcze w dużą niewiadomą. Jeżeli chodzi o te dane gospodarcze, to też musimy faktycznie zaczekać, bo kwestia rozbija się moim zdaniem o coś takiego, że banki centralne faktycznie powiedziały ok, to my oddalamy widmo normalizacji i teraz są dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze. Jeden jest taki, tak zresztą jak mówili moi przedmówcy, że gospodarka powoli się rozpędza, odbija z tego dołka, no i wszystko po jakimś czasie da się w jakiś sposób załagodzić. No a ten drugi scenariusz, który niestety wydaje mi się całkiem prawdopodobny, a nawet bardziej prawdopodobny, to jest scenariusz, w którym jednak te problemy, no nie można wiecznie, tak jak mówił Przemek, znajdować wymówek, prawda? Dostałem jedynkę, bo zapomniałem zeszytu, bo coś tam, no ale w końcu jednak przychodzi brak promocji do następnej klasy, prawda? I tak samo może być niestety na rynku, a banki centralne w tej chwili no nie mają amunicji, to znaczy Fed nawet ta suma bilansowa, czyli portfel aktywów, który Fed miał w swoich rękach, wynosił mniej niż $1 bln. W szczytowym momencie to było 4,5 biliona dolarów. Teraz ledwo co tak naprawdę w październiku ten proces osiągnął pełne tempo, 50 miliardów miesięcznie i nagle okazuje się, że z końcem września odchodzi do lamusa. Czyli bilans no nadal będzie wynosił ponad 3,5 biliona dolarów. Czyli ja to zawsze porównuję na różnych szkoleniach do takiej sytuacji, że banki centralne nie zdążyły odejść od ściany i teraz w momencie prawdziwych tarapatów nie mają gdzie zrobić tego kroku wstecz. No tutaj najgorzej chyba ma Europejski Bank Centralny, prawda, który nawet jakby chciał powrócić do skupu obligacji, no to skarbowych niespecjalnie może skupować, no bo mamy prawo europejskie, które nie pozwala kupować więcej obligacji niemieckich i trzeba by było zmienić całe zasady funkcjonowania w ogóle bankowości centralnej w strefie euro, żeby dawać tutaj bodziec. No a drugi problem jest taki, że ten bilans Europejskiego Banku Centralnego, o tym na co dzień się nie mówi, ale on wynosi ponad 41% całej gospodarki strefy euro. No to jest kolosalna wartość i pokazuje... A czy nie może wynosić 50, 55? No, nie, no może, tylko co Europejski Bank Centralny ma skupować? Nawet była taka sytuacja, że w pewnym momencie agencje ratingowe obniżyły jednej ze spółek z branży chemicznej rating do śmieciowego. Okazało się, że ECB zdążył skupić te obligacje. No ECB nie jest po to, żeby skupować junk bonds, prawda? To prawda. Jakie nastawienie ale może banku? Być. Bardzo proszę. Wolałbym, żebyśmy nie dożyli takich czasów. Jeżeli chodzi o to, co może zrobić ECB, czy my jesteśmy przy tej ścianie, czy się okaże, że tej ściany to w ogóle nie było, to zobaczymy, jak w niemieckiej gospodarce będą prawdziwe problemy i obawy o recesję w Niemczech. Na razie tych obaw o recesję w Niemczech aż tak dużych tak naprawdę nie ma, bo te dzisiejsze PMI, tak, one dla przemysłu były fatalne, ale usługowe były całkiem niezłe. Ten
popyt konsumpcyjny też w Niemczech nie wygląda tragicznie. No, ale wiesz, wydaje się, to, żeby nie był, jest, no właśnie, wydaje się, że problem, momencie... jest, że problem jest właśnie cały czas z tą częścią eksportową, tak? I może na rynkach schodzących właśnie w Chinach jest gorzej niż nam się wydaje na bazie tych danych, które poznajemy. I to jest to jakiś, mnie pocieszyłeś. Tak, i to jest efekt, i to jest trochę efekt tego, co dzieje się w niemieckim przemyśle. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi o przelewanie się tej sytuacji do nas, to no, ja tutaj się opieram na kolegach z działu, którzy przygotowują analizy ekonomiczne od Ernesta Pytlarczyka. No i oni w tym tygodniu podnieśli prognozę wzrostu dla naszego PKB. Bardzo krótko udało im się wytrzymać w negatywnym nastawieniu. Teraz już mówią, że pewnie i 4,5% to będzie w 2019. No bo te dane za pierwsze dwa miesiące są po prostu dobre, zdecydowanie lepsze niż można było przypuszczać. No i mamy kolejny element dopalania fiskalnego w Polsce. Oczywiście gdzieś tam w przyszłości to spowoduje niekorzystne efekty, natomiast no, ten pakiet, który został zaanonsowany, jeżeli zostanie wprowadzony i jeszcze może dopchnięty jakimiś podwyżkami w sektorze publicznym. Trader już, no to, już się wyrwa to, do jakiejś kontry, będzie, bardzo proszę. To będzie naprawdę potężny impuls fiskalny. No i w takiej sytuacji u nas chwilowo musi być dobrze, a potem oczywiście bardziej bolesny będzie spadek. Czy pamiętasz w 2007 roku, kiedy mieliśmy rekordowo drugiego złotego, 8 przepraszam, i w 2007, kiedy polska giełda była na szczycie, jak dobre mieliśmy dane gospodarcze? To ci przypomnę. Równie dobre jak teraz, jak nie lepsze. Natomiast ze względu na ogólnie napompowane rynki na świecie zaczęła się bessa, zaczęły się spadki, co przełożyło się także na spadki na rynku polskim. Żeby była jasność, polski rynek dzisiaj jest nieporównywalnie tańszy niż był w 2007 roku. Tak, jest generalnie dość tani, no i nic się na nim nie dzieje tak naprawdę od dość długiego czasu. Poczekamy, zobaczymy. No. Tak jeszcze, jeżeli mogę zabrać na chwilkę mikrofon i powiedzieć. Możesz, Mareczku, zawsze tak, głośno, tak, śmiało. Generalnie wszystkie takie poważniejsze opinięcia zaczynają się od pojawienia się jakiegoś czynnika nieoczekiwanego. Tak? Żebyśmy bazowali tylko na samej makro, to zawsze możemy sobie coś powiedzieć. Natomiast generalnie pamiętamy 2007-2008, pojawił się nagle temat Lehman Brothers, tak? Który no wyszedł zupełnie, ja pamiętam jeszcze jak był Bear Stearns, został uratowany, wszyscy myśleli, no nie no przecież, no, banki nie bankrutują, takie bankrutują. Więc teraz powstaje pytanie, czy pojawi się jakiś trigger na świecie, czynnik taki zupełnie obecnie nie wzięty pod uwagę, który coś wywoła, tak? Bo mówię, z samego makro można zrobić sobie sinusoidę, która nie będzie jakaś masakryczna, tak? Natomiast jeżeli coś wypłynie, tak? Nie, co wypłynie, to może być, nie wiem, może być konflikt gdzieś tam amerykańsko-chiński, na przykład może południowo-chińskie, tak? Na przykład, tak? Może być coś jeszcze innego. Natomiast no, zawsze jest coś na rynku, to się nagle pojawi, z tym mówią o Jany. Tak, ale dwa lata temu też coś takiego mogło być. No. Więc teraz nie wiem, co to może być. Na przykład obligacje korporacyjne. Tak. O obniżonym ratingu, które dzisiaj, których wartość jest kilkukrotnie, jeżeli nie kilkunastokrotnie wyższa niż w trakcie ostatniego kryzysu. Tak, rynek obligacji w Stanach faktycznie jest już bardzo, bardzo wysoko. Tak, w Europie jeszcze mi się tak nasuwa odnośnie właśnie akcji amerykańskich. To, co mnie czasami dziwi, jak patrzę na giełdę od 25 lat, jak można sprzedawać spółki, które mają, nie mają zysków, tak? Uber i pozostałe, tak? Spółki, które wchodzą na giełdy, nie mając zysków, mając wizję, to z reguły... Ale nie miałeś marzeń nigdy? Z tym, że to nie myślałeś się, to o tym, żeby strzelić rakietę gdzieś wysoko, no, mieć marzenie. No dobra, jak tylko, że spółki, które nie mają zysków, sprzedają się w po kosmicznych wartościach, to jest z reguły sygnał, że jesteśmy tam i możemy spaść. Więc tak przynajmniej się osobiście wydaje. Patrząc tak bardzo prosto na rynek bez wchodzenia w szczegóły, tak? O, na przykład. Ja tutaj podchwycę ten temat, Marku, od którego zacząłeś, bo ja się w pełni zgadzam z tym, co mówisz, co pierwszą częścią twojej wypowiedzi. Jak sobie analizuję, bo wszystkie cykle, szczególnie te powojenne, bo te przedwojenne już mają mało wspólnego, to właśnie można je podzielić na takie głębokie i płytkie. I one właśnie najczęściej tym czynnikiem, który rozróżnia je,
jest właśnie ten trigger. Czy jest to jakby cykl płytki, gdzie tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzy, po prostu mamy cykl koniunkturalny, któremu często też towarzyszy cykl na rynkach finansowych. Przykład początek lat 90., przykład rok 87, to może było gwałtowne wydarzenie, ale jednak krótkotrwałe rynki się dość szybko podniosły. No i wcześniej takich cykli mieliśmy też kilka. Czy też jest właśnie duże boom, takie jak mieliśmy dekadę temu, takie jak mieliśmy w początku lat 80., gdzie inflacja wyrwała się spod kontroli. I obecnie jesteśmy na takim etapie, gdzie dla mnie te dzisiejsze dane zrobiły duże wrażenie, bo to jest pierwszy etap tego, gdzie ludzie, którzy patrzą na gospodarkę, dostają w twarz, bo miało być lepiej, a jest gorzej. I teraz nie wiemy dlaczego. Co się dzieje? No, miała być tylko woda na arenie, a jednak jest dużo gorzej. Tak? No, to już nie tylko woda na arenie. I teraz to może się okazać, że to będzie spowolnienie makroekonomiczne, które samo z siebie nie przełoży się na minus 50% na indeksach, prawda? A może właśnie coś dojść. I zwykle to coś jest tym czynnikiem kompletnie ex ante losowym, w sensie bardzo ciężko go zobaczyć do momentu, aż jest. Czyli nie wiem, leci na nas meteoryt, no teraz może o tych meteorytach dużo się pisze, więc może nie trafiony przykład. Ale coś na nas, nie wiem, ciężarówka wyjeżdża z zakrętu i dopiero widzimy, jak już jest za późno, prawda? I one odróżniają nas. Jakby te czynniki. Ale tę ciężarówkę widzisz, tak czy nie? Znaczy czujesz, że ona tam jest. Nie, jak jest za zakrętem i wyjedzie na ciebie, no to zwykle już jest trochę późno, prawda, na jakąś reakcję większą. I to odróżnia jakby te płytsze spowolnienia od tych głębszych. Żeby jeszcze nabrała nasza dyskusja takiego formatu praktyczności, bo bardzo często... Ale praktyczność jest bardzo duża, tak? No bo ale jaka praktyczność? Teraz znaczy przełóżmy to, na co może właśnie pan inwestor skorzystać właśnie na tej naszej dyskusji. Znaczy jakie decyzje my musielibyśmy teraz podjąć, żeby zabezpieczyć nasz kapitał, być może w tak niepewnych czasach, albo po prostu podbić jego wartość dzięki danym instrumentom? Mam kontynuować. Znaczy, tak, gdzie widzisz ten potencjał? No. Jasne, temu dzisiaj był poświęcony mój wykład i skracając bardzo, bo nawet... Szkoda, 40... w zeszłym roku, Przemku, zapraszałeś na swój wykład tak. Na drugi dzień, właśnie, wtedy było dużo wygodniej, teraz już jest ciężko. Ale miałem tylko 45 minut niestety, więc też się tak nie do końca rozgadałem, ale jakby tezy były trzy. Jedna była taka, z języka angielskiego keep your powder dry, czyli generalnie wyczekanie tego, jak odpowiedzą rynki. Tak? To powiedziałem, co powiedziałem dzisiaj. Moim zdaniem teraz należy mieć niską ekspozycję na akcje i po prostu poczekać, jak się sytuacja rozwinie i w gospodarce i jak na to zareagują rynki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z takich alternatyw pokazywałem na ogólnie obligacje, bo moim zdaniem będą drożeć, między innymi na obligacje rynków wschodzących, gdzie widzę pewien potencjał. No ewentualnie uzupełnienie tego o niektóre surowce, po części złoto, ale to jakby niewielka część portfela. Ja tak w dużym skrócie widzę, powiedzmy sobie, ten moment. No to analityk teraz już wyrywa się też do odpowiedzi, który uzyskał tytuł najlepszego analityka rynków surowcowych jednego z dzienników. Przypomnę, że w prognozie na 2019 wskazałeś, Bartku, i ropę, Brent, tak? Jeżeli można jeszcze tam rozróżnić, i soję. Utrzymujesz dalej tę prognozę? To są te sygnały? Chyba ja tak dobrze tego nie pamiętam. A widzisz? Ale faktycznie tak, no tylko, że wskazanie ropy na początku, czy wiesz, w końcówce grudnia, kiedy ona była zdecydowanie tańsza niż teraz, było takim trochę no-brainerem, a teraz rekomendowanie po tych poziomach, no to wręcz odwrotnie, raczej zalecałbym ograniczenie ekspozycji i spodziewam się tego, że ropa dosyć wyraźnie z bieżących pułapów będzie spadać, ale to mamy kolejną debatę właśnie też z moim udziałem, na którą zapraszam po zakończeniu tej, więc może tutaj jeszcze powróciłbym do tych... To na czym zarobić teraz? Ja zgadzam się bardzo mocno z Markiem i z Przemkiem. Ja jednocześnie widzę taki, że jednym z tych tematów, który może być takim zaskoczeniem, był element nowy w układance dla globalnych rynków finansowych w 2018 roku, czyli wojny handlowe. I ja bardzo często mówię, że wojny handlowe w roku 2018 to były newsy, to były headliny. Jednego dnia reagowaliśmy pozytywnie, drugiego dnia negatywnie na nowe informacje dotyczące ceł i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz to, co widzimy, no to jest ta czkawka i to jest realne oddziaływanie wojen handlowych na gospodarki, na
nastroje nie inwestorów finansowych, ale nastroje w uczestnikach realnego życia gospodarczego, no i także w wynikach spółek, nie tylko tych bieżących, ale także forward guidance, które bardzo często jest po prostu w ostatnim czasie no wprost okropne. Także ja widzę potencjalnie ten negatywny czynnik właśnie dotyczący wojen handlowych jako ten czynnik, który wywołuje spiralę słabych danych makro i powiedziałem, że się zgadzam. Oczywiście zgadzam się, jak to zazwyczaj ja, ale nie w pełni, bo to, co nas odróżnia, to ja widzę w bardzo duży potencjał odpływu kapitału z rynków schodzących w tym roku. Czyli wysypujemy akcje. Wysypujemy akcje i ograniczamy ekspozycję na obligacje. Tutaj takim rynkiem, który ostatnio przyciągał kapitał no, w niewiarygodny sposób jest na przykład rynek rosyjski. Proszę sobie wyobrazić, że na jednej z aukcji rosyjskich OFZ-ów obligacji skarbowych ponad 50% nabyli nierezydenci, czyli inwestycje zagraniczne. To pokazuje, to było tydzień temu dosłownie, że to poszukiwanie wysokiej stopy zwrotu jest, no, jest rekordowe, jest naprawdę znowu bardzo, bardzo mocne. Pomimo tego, że cały czas przecież w Senacie USA trwają prace nad nowymi sankcjami na Rosję, czyli inwestorzy... To się nazywa chciwość. Nawet tak. To jest właśnie ten moment czystej chciwości. No i właśnie widzę nie wiem, Rosję, RPA, Brazylię jako takie rynki, które w tym roku mogą znaleźć się pod bardzo, bardzo silną presją. I to jest mój chyba taki top pick, czyli krótka ekspozycja na rynki wschodzące, które teraz są, szczególnie Brazylia, no rekordowo. A longa gdzieś założyłbyś, patrząc na różne aktywa? Na część surowców, na przykład, no, to znowu pewnie jest temat na kolejną debatę, ale taką najlepszą ekspozycję na gołębie, czyli łagodnie prowadzące swoją politykę banki centralne, daje złoto. No bo jeżeli mamy łagodzenie polityki jako tendencję taką uniwersalną, globalną i każdy bank łagodzi swoją politykę, no to trudno znaleźć poza kilkoma przypadkami walutę, która będzie zyskiwać do dolara. Prawda? Kamil, jakieś takie pomruki wydawałeś, nie wiem, właśnie... No. Ja ogólnie co do tego złota to mam takie poważne wątpliwości, chociaż faktycznie Goldman niedawno przesyłał podwyższone prognozy i tam oczekują, że do 1400 to złoto pójdzie. Natomiast, a ty jak myślisz? Czy ja ogólnie jestem sceptyczny co do tego aktywa i ono, jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie 10 lat, no to performowało dość słabo w portfelach, mimo że ta polityka monetarna była super luźna. Więc i dużo lepiej było mieć w portfelu na przykład obligacje skarbowe amerykańskie, też dość bezpieczne aktywo, jeżeli chodzi o wynik po tych 10 latach, nie mówiąc już o tym, że jeżeli ktoś by chciał fizycznie to złoto gdzieś tam kupić, przetrzymać i tak dalej, to by koszty już totalnie zeżarły. Dlatego co do złota cały czas bym był ostrożny. Chwileczkę, powiedziałeś o tym, co się stało 10 lat temu. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, czemu jesteś obecnie negatywnie nastawiony? Nie, ja nie mówię, że jestem negatywnie nastawiony, absolutnie, bo w ogóle tutaj przyszło mi grać taką osobę, która jest największym bykiem w całym towarzystwie, co nie przychodzi... Nie sklepiaj, dobrze? Ale... Co dość mi przychodzi z trudnością. Też dlatego, że jakby popatrzeć na mój rachunek forexowy, to tam mam shorta na Nasdaqu na przykład, więc to w ten sposób... Jest bardzo wiarygodny. Więc to w ten sposób wygląda. Natomiast odróżniamy... Możemy wyświetlić akurat rachunek, Kamle, nie, dobrze. Więc ten... Problem wygląda w ten sposób, że trochę inaczej patrzę na taką perspektywę, co się wydarzy za 3 dni, a trochę inaczej patrzę na perspektywę, co się może wydarzyć za rok, dwa. I jeżeli miałbym szukać gdzieś pozycji długich, to pewnie pomyślałbym jednak o jakichś ETF-ach na Europę, która jest cały czas wyraźnie tańsza niż... Na Europę mówisz jakieś Eurostoxx, tak, czy konkretna giełda? Nie, cały czas na Europę, może nawet ten nieszczęsny sektor finansowy europejski, który nie wyglądał dobrze, ale ogólnie na Europę, kosztem Stanów, które są dość drogie, jeżeli się popatrzy na wyceny,
I aż tak bardzo bym się tego spowolnienia jeszcze nie obawiał, ale też, żeby mnie Państwo dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że jeżeli ktoś ma mieszkanie, żeby je sprzedać i kupować akcje, bo to na pewno nie jest ten moment. I ten cykl jest już bardzo zaawansowany. A mieszkania też są drogie, więc tak, mieszkania short też na są... mieszkaniu. Nie wiem, jak to zrobić. Można shortować kanadyjski rynek nieruchomości, który jest dużo bardziej przewartościowany od polskiego. A tanio jest w Bułgarii, to tak jak dom, ktoś dom... Bułgarii jest tanio, znaczy tam... Tak słyszałem. Waluta niektórzy, chyba, nawet siedząc na tej sali, mają nieruchomości, się pochwalę i zdradzę. Jeżeli mogę, tak. Na złotych wnioskach, tak. Traderze drogi, praktyczne informacje tylko. Gdzie teraz poszukać jakiejś okazji do tego, żeby zwiększyć wartość portfela? Myślę, że obecnie jest troszkę łatwiej po stronie short, ale czemu, to już omówiliśmy. Nie, na pewno ja bym się nie odważył shortować rynku rosyjskiego, jak na przykład Bartek wspominał, no ale po to debatujemy, żeby dyskutować. Gdybym miał wybierać pod shorty kraje, to bym z kraju emerging markets, to wziąłbym Indie, które są po prostu piekielnie drogie, zwłaszcza jak na rynek emerging markets, plus nieruchomości w Kanadzie, o których powiedziałem. Ale tam taka bańka jest, bo nawet nie śledziłem. Wiem, że coś się załamało ze względu na... Vancouver i tak dalej, to jest absurdalna zupełnie w Kanadzie bańka. Jest już bańka, która już pękła. Także już mamy spadki. Nie shortowałbym też chyba całego Nasdaqu, dlatego że ja wolę wybrać poszczególne przykładowo spółki, te najbardziej przewartościowane. Skrajne wyceny, tracące kapitał. Ale największe również? Mówię tutaj największe różnie. W Tuzach, ale w których siedzi również Warren Buffett? Na pewno nie odważyłbym się shortować spółek systematycznie ważnych, które mogą liczyć na ratunek rządu, bo wiele osób już się na tym przejechało. AIG przykładowo bankrutowało nam w 2007 czy 2008 roku, a później zostało tarpem wyratowane. Netflix, Tesla. Spółki, które mają problemy z rolowaniem długu, dlatego że jeżeli pogarsza się sytuacja na rynku akcyjnym, to też bardzo szybko ucieka kapitał z rynku obligacji korporacyjnych, więc czasami niemożliwe staje się rolowanie długu i sytuacja z kiepskiej robi się po prostu tragiczna. Nie każdy shortuje, a widziałbyś coś, gdzie można założyć jeżeli ktoś nie ma długą pozycję? Doświadczenia, to jak największa pozycja w gotówce, myślę, dolar amerykański, frank szwajcarski, nie dotykałbym jena. Kiedyś jen był walutą safe haven ze względu na odwrócenie carry trade. Natomiast polityka banku Japonii jest taka, że no ja dzisiaj nie postawiłbym na umocnienie jena, czyli albo short, albo te waluty i gotówka. Złoto i surowce tak, ale o tym będzie kolejna debata, więc myślę, że nie ma sensu teraz kontynuować. Jasne. Czyli dolara, mamy franka. O złocie chciałem też powiedzieć Marek Rogalski. Tak, powiedzieć w sumie dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze powiedzieć o tym, że z punktu widzenia psychologii bardzo trudno jest otworzyć shorta. To jest punkt pierwszy, bo otworzenie pozycji spadkowej wymaga silnego nastawienia wewnętrznego, że mam rację. To nie jest proste, bo jak się czyta media, to niektórzy mają różne opinie, tak? Po drugie, z reguły rynek, który jest na górze i się przechyla, on szarpie w obie strony. Czyli pewnie na stadzie większość z Państwa traduje powiedzmy na 2-3 dni, tak? Nie wiem, czy ktoś trzyma pozycję 2-3 miesiące. Może tak być, że to zrobimy, 3 dni później nam to się odwiedzi, więc generalnie tak naprawdę w najbliższych miesiącach wymagane jest, moim zdaniem, co się nazywa bardzo ładnie, cierpliwość, tak? Cierpliwość do zrobienia strategii, która być może powinna, tak powiem, wytrzymać na dłużej, tak? Ale jeżeli chodzi o takie proste jakieś ewentualnie pomysły, nie ukrywam, że to będzie debata pewnie później, to będzie miała koleżanka mówiła, pani Dorota, o surowcach. Natomiast ciekawym pomysłem, jak przynajmniej tak, jak ja sobie patrzę osobiście, jest właśnie złoto, ale brane na przykład jako certyfikaty złotówkowe, tak? Czyli więc jeśli mamy wzrost cen złota, wzięte pod uwagę i mamy wzięte pod uwagę wzrost ceny kursu dolar-złoty. Bo w sytuacji, kiedy na świecie mamy tą niepewność, polski złoty raczej nie będzie czymś, co będzie zyskiwało wyraźnie, tak? Co najwyżej pójdziemy w bok. Z drugiej strony amerykański dolar, mimo że wszyscy mówią, że Fed stał się teraz trochę bardziej gołębi, bardziej ostrożny, to nie ma alternatywy w innych walutach, tak? Wszyscy leżą na opadkach i nie wstają, tak? Czyli euro,
Funt to już w ogóle tak. Natomiast generalnie nie ma czegoś takiego, co dolara by zbiło z tronu, tak? Jeżeli mielibyśmy robić tu jakieś takie debaty, na przykład co stanie się za 20 lat, to dolar spadnie z tronu, tak? Bo chiński yuan go wyprze. Natomiast generalnie też jeszcze nie jest ten moment, żeby o tym mówić, tak? W 20 lat? No może 15, 20 lat, moim zdaniem. Znaczy, generalnie jestem stawiony na to, że w pewnym momencie my dojdziemy do etapu, gdzie będzie świat dwubiegunowy, tak? Czyli świat chińska, wersja chińska, wersja amerykańska, tak? No to już tak mówiono kiedyś, że będzie wersja amerykańska i japońska. Jakoś Amerykanie zawsze w odpowiednim momencie są gotowi uderzyć. Znaczy, że no Chiny są na takim etapie rozwoju, którego się nie zatrzyma, tak? To, co robi Trump, próbuje przykręcić im trochę kurki, wyhamować, tak, tak dalej. Natomiast generalnie tego się nie zatrzyma. Ta detronizacja Stanów jest nieunikniona. Teraz ostatnio z Przemkiem o tym rozmawialiśmy na antenie TVN24. To raczej ja powiem tak, że czytałem jakiś bardzo fajny tekst, który był publikowany w październiku zeszłego roku. To było wystąpienie całe wiceprezydenta Mike'a Pence'a. On powiedział o polityce amerykańskiej wobec Chin, że to jest nasz największy rywal, z którymi będziemy się generalnie bez przerwy trzeć i spinać, tak? Może nie mówi się o tym, co Chiny robiły na przykład w internecie, generalnie to jest bardzo duże, kompleksowe działanie, które powoduje, są dwie potęgi, które sobie się jakby idą na zwarcie, tak? Tak zwana pułapka Tukidydesa. No, tak, to sobie teraz, tak mówiłem, Trump wielu teraz, wieków. Trump teraz słabsze mocarstwo aspiruje, ma na tyle duży potencjał i detronizuje później w perspektywie. No i to właśnie tak będzie wyglądało. A to jest generalnie kwestia iluś tam lat, tak? Natomiast generalnie na czas obecny, czyli na bliższe miesiące, nie wiem, może rok, dwa, trzy, jeżeli nie zobaczymy odbicia w gospodarkach, że spowolnienie się skończyło i wychodzimy znów, jest znowu, świeci słońce, jest fajnie, dolar pozostaje mocny. Tak mi się osobiście wydaje. Czyli Jerzy Waszyngton, tak? Do twojego portfela. To raczej złoto, powiedziałem, złoto wzięte w dolarach złotym, okay. Tak? Czyli w tym momencie zyskuje i na złocie, które moim zdaniem utraciło korelację z dolarem, czyli nie jest tak prosto, dolar traci, złoto zyskuje, tylko jakby ono idzie swoim torem. I plus właśnie dolar złoty, który daje nam dodatkowy jakby wzrost. Czyli ETF, jeszcze? A tak naprawdę ETC. Jeszcze raz powiedz? Czyli ETF, albo ETF. A tak naprawdę ETC, bo nie ma ETF-ów na złoto, ale są ETC. To jest konstrukcja prawna, ale tak naprawdę jest to samo. Czyli ktoś nam przechowuje złoto, a my handlujemy certyfikatami, które można kupić i sprzedać na giełdzie. Jeszcze jeden temat chciałbym wam podrzucić, akurat teraz bardzo, bardzo gorący medialnie. Chyba, że chciałeś jeszcze, Bartku, rekomendacja. O, jest jakaś rekomendacja, co? Chyba inwestycyjna. Nie, chciałem powiedzieć, że to jest praktyczna wskazówka. No. Panowie, Brexit, czy będzie ważył, czy też nie na naszych portfelach? No bo wszyscy mówią, no dobrze, to jest tylko jakiś szum medialny. Wiadomo, że jeżeli przeprowadzą to łagodnie, nie doprowadzą do chaosu. Jak wy byście zagrali teraz, wykorzystując to, co przed nami w terminie kilku tygodni? Czy pod względem funta brytyjskiego, czy może coś kupić wyjątkowego, a może nie bać się, bo londyńskie City się na tyle ucieszy, że nie zrobią sobie krzywdy. No to jest bardzo ciekawie. Jest bardzo ciekawie przy Brexicie, bo mam wrażenie, że doszliśmy do takiego etapu, gdzie trzeba będzie nagiąć swoje reguły. To, cośmy zobaczyli wczoraj, czyli ten termin do maja, bądź do 12 kwietnia, i to, że dzisiaj ten niemiecki PMI jest fatalny i po części tam wytłumaczenie jest tego, że przez Brexit, znaczy obawę Brexit, tak? I to, że tak naprawdę, powiem tak, z chęcią pewnie by wykopali z Unii, tak? Bo po prostu mają dość Brytyjczyków, dość tego chaosu, natomiast nie mogą tego zrobić. A na zakupy gdzie później pojedziesz? Na Bond Street, jak no właśnie. Granice będą, wizy? Natomiast jakby nie mogą tego zrobić z tego powodu, że ten Brexit byłby tym właśnie triggerem, który by pogrążył gospodarkę strefy euro. Bo to jest za bardzo stopowsko powiązane. I teraz sztuka jest zrobić tak, żeby efekt końcowy tego sporu był drugim referendum i utrzymaniem się w strefie, czy w Unii Europejskiej, tak? Bo tak naprawdę nie da się zrobić Brexitu. Albo jest granica twarda z Irlandią, albo po prostu no, nie ma możliwości. Tak? Tam jest taki chaos, takie zamieszanie, że to, co osobiście ja bym widział na miejscu Brytyjczyków, to widziałem po prostu to, że premier May wiesza flagę, mówi sorry, poddaje się, nowe wybory. Trudno, nie udało mi się tego zrobić, chciałam, daj spokój. Tak? Okej, może nie jest liderem, znaczy inaczej.
Nie jest może fajnie, że będzie pan Corbyn premierem za parę miesięcy, ale być może to jest inne wyjście, tak? Sytuacji zrobienia jeszcze raz referendum i utrzymania się w Unii. Panowie, co my mamy z tego brexitowego zamieszania? Czy ja tutaj zgadzam się z Markiem, że pewnie idziemy w tym kierunku. Unia ewidentnie gra na drugie referendum, bo proszę zwrócić uwagę, gdzie jesteśmy dzisiaj. Unia mówi, ok, jeśli chcecie wydłużenia, macie wydłużenie do, nie wiem, 22 maja na przykład, ale tylko jeśli parlament zaakceptuje tą umowę, którą już odrzucił dwa razy. Więc wiadomo, że on jej nie zaakceptuje, to jest oczywiste. Dla May, która sobie zapewniła to, że jej nie może zmienić jej partia przez rok czasu, czyli jeszcze przez, ile jeszcze, przez 10 miesięcy, no ona może, mówiąc bardzo brzydko, rżnąć głupa, tak? I mówić, słuchajcie, no ja wracam cały czas z tą samą umową, bo ona jest najlepsza, akceptujecie lub nie. Jak parlament ją trzeci raz odrzuci, no to ona będzie mogła powiedzieć, no to jest wasza decyzja. Ja chciałam, tak, a wy odrzuciliście. No więc teraz pewnie skończy się tym, że to okres negocjacyjny zostanie przedłużony do końca roku i pod koniec roku być może sytuacja się zmieni na tyle, że to drugie referendum gdzieś zacznie świtać i będzie można je przeprowadzić. Ale czasami Brytyjczycy mogą powiedzieć, tak, skoro mamy tak podzielone społeczeństwo. Czasami jeszcze jest taki bardzo ważny wątek nośnie wydłużenia Brexitu. Premier May nie złoży wniosku o 12 miesięcy, bo jeżeli go złoży, to ma rozłam w własnej partii. Bo już ma. Ale ona już ma. Teraz ona ma, czyli ma pogróżki, że wyjdziemy z partii konserwatywnej i partia im się rozsypie. Więc na jej miejscu, szczerze mówiąc, podam się do dymisji, powiedział sorry, przynajmniej trzymam własną partię w całości, tak? I niech inni sobie biorą ten temat, tak? Bo w tym momencie brnięcie w tym i tak nie zmieni niczego, po prostu widać wyraźnie, że po prostu nie ma większości. I ona się nie wyczaruje z dnia na dzień. Partia Pracy wyraźnie gra na to, żeby utopić, tak, premier May, utopić konserwatystów. Więc no tutaj jakby no z tego się nic nie wymyśli. No. No ale jednak są jakieś granice te czasowe i do nich trzeba się jakoś dostosować. Teraz powiem tak, gdyby była dymisja, to był pretekst dla Unii wydłużenia przynajmniej do końca przyszłego roku, tak? Że po prostu nie ma rządu, jest chaos, wydłużamy, tak? Natomiast to nie będzie, że tak powiem, obarczone potem gdzieś na jakąś tam winą, tak, na premier May. Kamil? No, znów się muszę nie zgodzić. Ja się nie zgadzam w ogóle z tą analizą polityczną, czego chce Unia obecnie. I też jak się czyta prasę, nie tą z Londynu, tylko bardziej tych dziennikarzy i te media, które relacjonują to, co się dzieje w Brukseli, to tam jednak jest takie nastawienie, żeby się tej Wielkiej Brytanii pozbyć, bo na przykład Macron to by chciał już, żeby dawno nie było Wielkiej Brytanii. Tylko, że jak się pozbędzie Wielkiej Brytanii, to będzie mógł pójść do przodu. Problem u siebie, tak? No, nie, ja mam wrażenie, że nie, że wtedy będzie mógł pójść do przodu z tą swoją agendą reform. I ja tak naprawdę nie wiem, czym jesteśmy bliżej. Macron, nikt poza Macronem chyba tych reform nie chce, więc... No właśnie, o to chodzi. Znaczy, no, w Niemczech trochę nie ma partnera teraz, ale sytuacja jest taka, że jednak jeżeli Francja będzie chciała się tej Wielkiej Brytanii pozbyć, no to po prostu się pozbędzie, bo nie będzie większości dla jakichś tam innych rozwiązań. I tak jak czytałem w ostatnich dniach właśnie te media relacjonujące szczyt z Brukseli, to miałem wrażenie, że jednak oddalamy się od drugiego referendum. Jeszcze kilka miesięcy temu też bym stwierdził, że to jest taki scenariusz bazowy, że ci Brytyjczycy będą to przeciągać do nieskończoności. Natomiast teraz tracę trochę na to nadzieję, a nie odważyłbym się dotknąć funta tak z perspektywy inwestycyjnej. Traderze? To zupełnie nie. Znaczy, wiesz co, mi się nie podoba troszkę, że z debaty inwestycyjnej odeszliśmy w kierunku Jak zmonetyzować to co się nijak dzieje? Moim funta zdaniem nie się nie da, dlatego że jeżeli nagłówki prasy codziennej zaczynają się od tego, czy będzie Brexit, czy go nie będzie. Może będzie, a może jednak nie będzie. To większość my już mamy tych złych informacji wliczonych w cenę. I nie mając dostępu do informacji stricte insiderskich odnośnie tego, czy Brexit będzie, a czy nie, ja bym się nie odważył w ogóle tego dotknąć. Ani funta, nie ruszać nic tam z brytyjskiego rynku, zostawić nie. To? Nie. Nie, dlatego że funt, okej, okay, on już bardzo potaniał na przestrzeni oczekiwań co do tego, czy Brexit będzie i w jakiej formie. Czy on jest tani? Raczej jest, ale może być jeszcze tańszy, jeżeli będziemy mieli jakiś hard Brexit.
Natomiast aktywa Wielkiej Brytanii ani nie są na tyle tanie, żeby je kupić, ani na tyle drogie, żeby je shortować. I zachowują się jak rynek wschodzący, czyli poruszają się za funtem, jeżeli się popatrzy na giełdę. Tak naprawdę, więc to naprawdę jest ciężko tam dotknąć cokolwiek. Prognozowanie samego, właśnie w ostatnim tygodniu jeden z analityków napisał, że to jest podobne do rollercoastera, bo faktycznie ruchy tam 10-groszowe góra-dół, no ale co z tego wynika? No jak mam rollercoaster, to lepiej wiksem się pobawić. Jak jest na niskich poziomach, indeksem zmienności. Wczoraj jeszcze był na niskich, ale dzisiaj podbił do najwyższych poziomów od grudnia. Panowie, bardzo dziękuję. Trader 21, Kamil Maliszewski, Bartosz Sawicki, Przemysław Kwiecień, Marek Rogalski. Kłaniamy się nisko i zapraszamy oczywiście na kolejne debaty, kolejne spotkania ze specjalistami, z ludźmi z rynków, krótko mówiąc. Miłego wieczoru.